Dzień dobry wszystkim, mimo że jest godzina 18 i jest niedziela, to ja jestem kurwa niewyspany, bo dopiero co wstałem, bo jest rano w piątek. I nagrywam miniaturki Dały mi raka, czyli MDMR. Miniaturki Dały mi raka. MDMR. Muszę przypomnieć, bo przypominanie jest bardzo, bardzo ważne, tak samo jak pomaganie, że Miniaturki Dały mi raka to cykl, w którym oglądam top 50 polskiego YouTube'a pod kątem miniaturek i tytułów i komentuję ich rakowatość, ich spierdolenie, to jak bardzo chujowe są. Nic personalnego, chociaż czasami coś tam się zdarzy, wiadomo. Ale to wszystko wiadomo też w szczytnym celu, ponieważ zbieramy pieniądze na dzieciaki i nie tylko dzieciaki, na walkę z rakiem, po prostu na Fundację Walki z Rakiem. W poprzednim odcinku zebraliśmy tyle. To do dzieła. Miniaturki dały mi raka. MDMR. Wyzwania w zwolnionym tempie z Kruszwilem i kamerzystą. Wow! Jakie to jest odkrywcze w zwolnionym tempie rzeczy! Wow, kurwa, co to my mamy? YouTube 2000, kurwa, 14? Że już wkrótce pokażę mordę! Debil wskoczył do jeziora i... Dwie strzałki, dwupodział. Kurwa. Naprawdę, jeszcze się komuś chce, kurwa. Dobra, a to na kanale kamerzysty w ogóle. No tak, że już wkrótce pokażę się kamerzysty. To będzie coś niesamowitego! Na miarę Stigas! Kurwa, Top Geara. No dobrze, jest tutaj rakowo. Jaki Kruszwil. No kurwa, straszne. Szpaku, solóweczka, best sell this. No mamy tutaj kasztan i... Jest to bardzo, bardzo wymowna miniaturka. Kurwa, pasuje to w chuj, pasuje to w chuj. Ta miniaturka jest bardzo, bardzo okej. Okay. Blok ekipa 150, ojczym. My mamy Spacona, który kurwa jest w barze i jest to kolejna kurwa zwykła typowa miniaturka. Kadr z filmiku. Rozliczenie z przyszłością, trzy kropki, kurwa. Jezu, jakie to rozliczenie będzie, kurwa, niesamowicie tajemnicze. Bo ma trzy kropki. I Gimper siedzący praktycznie na elektrycznym krześle, czyli już sam siebie w jakiś sposób skazuje, rozumiecie? Skazuje siebie, wykonuje na sobie wyrok. A jak wiadomo, dwa razy tego samego wyroku za to samo przewinienie nie wolno popełniać. To sprytne posunięcie, Gimper, znaczy nie wiem, czego to dotyczy akurat. Siedzi na takim krześle na czarnym tle, takie trochę nie nawiązanie, bo to w ogóle nie było zamierzone i tak dalej, ale kurwa to wygląda tak. Who's that Pokémon? Gimper! I to jest dosyć zabawne. Nie jest to rakowa miniaturka, estetyczna, spoko miniaturka. Rakieta versus samochód ekstremalny, to jest fajerwerków za pewnie 10 tysięcy złotych, czy za milion złotych. Mamy znów ten samochód biedny, oni go katują, kurwa, tak strasznie. Autorakieta versus! Ale czekajcie, aha, jak źle to zrobiliście! W ogóle wygląda jak z tej kapczy, kurwa, to autorakieta, to takie pofalowane. Pojebało was, kurwa? I w ogóle dlaczego to versus nie jest pomiędzy tym auto versus rakieta, tylko jest autorakieta versus. No kurwa, Freeze, no co ty kurde robisz, chłopaki, człowieku, nie? Ogromna strzałka pokazująca, że to tu są te fajerwerki, tu w tym eksplodującym samochodzie, a nie w tej, kurwa, pustej czarnej przestrzeni tam obok, na którą nikt nie zwraca uwagi. No kurwa, nigga, please! Casting na szofera, Lord Kruszwil. Szofer za małe pieniądze, no widać, że jest za małe pieniądze. Wygląda kurwa bardzo jak na gościa za bardzo małe pieniądze. No jest tutaj limuzyna jakaś ze skórzanym obiciem w środku. Ja tego nie rozumiem. Kruszwil na każdym zdjęciu wygląda super biednie. Te jego koszulki, ta szarość, w którą on się ubiera. Te polówki, te kurtki. Ja nie wiem, może one są drogie, ja się może nie znam, kurwa, ale one wyglądają super, kurwa, tanio. Nie wiem, powoli gdzieś ten prestiż znika w tej szarości tych bloków i tego, co się dzieje tutaj dookoła. To nie jest Dan Bilzerian, to nie jest, kurwa, Dan Bilzerian, a miniaturka jak zwykle rakowa i jadąca na jedno kopyto, więc ani chwalić, ani ganić, kurwa. Największy burger galaktyki i okolic! No pewnie, że nie w Polsce, pewnie, że nie na świecie! Trzeba dopierdolić, stój tym jego Oreo, kurwa, największym na świecie. Dawid Frank dopierdala burgerem, który tak naprawdę on tak nie wygląda i nie ma takiej patelni. Jest to, kurwa, jebany fotomontaż. Ja pierdolę, jest to oszustwo, 25 kg tą zjebaną jeszcze czcionką. Strzałka taka czerwona, że to jest ten burger, nie żaden inny. Ten podświetlony burger, a gówno prawda, kurwa, z tymi sztucznymi płomieniami. To nie jest ten burger, nie oszukujmy. Letni chamski podryw, Sylwester u szwagra 2019. Miniaturka dosyć ładna, błękitny, neonowy, pomarańczowy. Wygląda to spoko, chociaż ta laska przytula się do tej trąbki. Jak do takiego penisa. No ale generalnie jest ładnie, jest nawet ładnie. Nie spodziewałem się. Rybka spełniająca życzenia prank. No pewnie wkręćmy dzieci małe, kurwa, Bogu ducha winne, złota rybka. Daj rybce coś, ona spełni twoje życzenie. A nie spełniła! Żartowałem, kurwa, tata jednak będzie dalej w szpitalu. I kurwa, strzałka. I oczywiście, zobacz, tam jest ta rybka, tam, hej, chodź, pokażę ci złote rybki w piwnicy, trochę tak, Dominik, trochę tak, trochę w ten sposób tutaj jedziemy. Więc wiesz, uważaj,
młody kawalerze. Powracasz do formy, jeżeli chodzi o raki. Rodzaje rodzeństwa, abstrahuje TV. Żądamy równych praw. No kurwa! Znaczy ja rozumiem, że to jest błąd specjalny, ale kurwa ten masny znowu! Masny bez zębów! Mam kaseciaka, jakiegoś szpulowy magnetofon, o którym nikt nie wie i... Czy to jest Robert? Czy to jest Roberta? Nie, kurwa, to nie jest Robert, kurwa, nie? Ty, no ja nie wiem. Ale trójpodział już jest tutaj, kurwa, już tak straszny. Ta miniaturka jest brzydka. Coraz brzydsze te miniaturki Uabstra, a kiedyś były naprawdę ładne. Nowe pokolenie, łatwa kasa. Czemu mi pokazujesz na tym dwupodziale, który nie ma nic wspólnego najprawdopodobniej z tym kadrem? To jest to głupie, nie podoba mi się to strasznie. Te poprzednie miniaturki nieprzygotowanych były o wiele lepsze. 18 zabawnych pranków na kolegach, trum.pl! To nie wiem, kurwa, czy na kolegach, mi się wydaje, że to jest koleżanka mimo wszystko! Kurwa, na tym zdjęciu. Ta pasta na, kurwa, szczoteczce, taka sztuczna. Te zęby tak sztucznie pokolorowane, co zresztą widać przy krawędziach. Jakiś wycięty, kurwa, obrazek z netu. Nie, 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 no rak, kurwa, chuj. 12 dziwnych zwyczajów z innych krajów. Australia. Coś nie tak? Stany Zjednoczone. Coś nie tak? Kurwo. No, trochę tak. Nie jest to rakowe, tylko paskudne. No i tu jest najpiękniejsza miniaturka polskiego, kurwa, YouTube'a. Polski YouTube Rewind, strzał z dubska. Oczywiście człowiek warga, kurwa. YouTube Rewind, jeden dzień, 290 tysięcy wyświetleń? What the fuck, YouTube, co ty robisz, kurwa? Mać! Słuchajcie, mamy tutaj tak, mamy kuce zwisające, mamy tutaj Freeza, mamy tutaj, kurwa, Rafoniksa, mamy tutaj Kruszwila, mamy Rafatusa, mamy, kurwa, seksmasterkę, mamy Daniela Magicala i mamy człowieka wargę, który, kurwa, tłumaczy coś w piwnicy, wycięty, podświetlony, Lolo bardzo ładnie tutaj podświetlił, miniaturka bardzo dobrze przerobiona, bardzo mi się podoba i estetycznie jest ta miniaturka bardzo ładna przy tym wszystkim. Naprawdę, ona nie jest rakowa, kurwa, aż jestem w szoku, że nie zrobiliśmy rakowej miniaturki, tylko ona wygląda po prostu ładnie, no, oczywiście w nawiązaniu do YouTube Rewind. Dalej, 9 chińskich gadżetów, które musisz mieć. GSM lokalizator. GSM czy GSM, nie, chuj. Mamy jajko, kurwa, no tak, bo to jest taka fajna do jajka, że możesz jajko na miękko tak sobie trzymać. No to ładne jest akurat. Gdyby nie było tam najebane tak z tyłu, kurwa, tego wszystkiego. To jest jakiś pierdół. To stary, to by była nawet ładna miniaturka z tym kurwa, z tym czołgiem. To by było nawet spoko, ale tak to, kurwa, spierdoliłeś. Albo ktoś spierdolił, a tu ukradłeś, bo nie wiem. Serial Netflixa, który chce być jak gry, pewnie chodzi o Bandersnatch, a właściwie o Black Mirror. No tak, oczywiście, że o Black Mirror. Właściwie nie serial, tylko praktycznie pełny metraż. Miniaturka nam bardzo niewiele mówi, więcej tutaj jest tekstu. Jakby ten tekst jest znaczący w tym wszystkim, ale można było zrobić miniaturkę ładniejszą. Ja wiem, że to jest nawiązanie pewnie do tego Bandersnatcha i tak dalej i to odbicie w monitorze. No, mogło to być też bardziej retro w latach, w stylu lat 80., tak jak zresztą Bandersnatch jest w 84. Mogło być, ale nie jest. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. No chuj, no to trudno. Pierwsza impreza ekipy, ekiparty! Wow! Ekiparty! No i mini Mike, to chyba jest mini Mike, patrząc po długości łokcia, wkłada głowę do torciwa jakiegoś, Freeze, tam z tyłu, włożył głowę do tortu! Będziemy mieli miniaturkę roku! No ale przynajmniej nie jest tutaj rakowo, przyznam. Przyznam, że nie jest rakowo. Dlaczego nie rozgrzewać zimnego silnika na postoju ciekawostki, profesor Chris? Słuchaj, szczerze mówiąc, wystarczyłoby samo to auto oszronione i byłoby spoko, ale nie! Ty musiałeś dojebać, kurwa, jeszcze w takich brzydkich kolorach, ty kurwa, te napisy. Trochę rakowo tutaj jest. Piłkarz złamał bramkę podczas meczu, Bonik śpiewa ukryty talent. No dobra, ostatni gwizdek. Mamy tutaj dojebane, kurwa, rakiem, także hej ho. Sylwester z Bońkiem, czarno-żółto. Pękła bramka, czarno-żółto. To trochę takie podpierdalanie z 7 metrów pod ziemią. Mamy jeszcze, kurwa, pokazane, że bramka pękła. Jakby nie było widać, że ta bramka pękła, to jeszcze taka lupka jest, takie kółeczko, że zobaczcie w przybliżeniu, ale z innego kadru, że ta bramka pękła jednak. I ten Bonik, który oczywiście nie pozował, więc jest to wycięte z jakiegoś Insta Stories czy z czegoś innego. Jest to rakowe, ale to chyba w takich informacyjno-piłkarskich rzeczach to się sprawdza, więc okej. Okay. Mój 2018 w pigułce, Martin Stankiewicz jebie tutaj Wesem Andersonem jak zwykle kolejny raz. Co już, Martin staje się powoli troszeczkę nudne? Mamy oczywiście jeden z ulubionych kolorów Martina, znaczy ulubiony kolor Martina, czyli żółty. Tutaj mniej musztardowy, chociaż chyba, że to jest taka musztarda z miodem. Martek, wystraszyłeś mnie, jak tu podszedłeś, jak ninja. No nie ma się tutaj do czego przypierdolić, tak szczerze mówiąc, jest to estetyczna, ładna miniaturka, więc jest to Martin pełnym chujem. Najgłupsze odpowiedzi w teleturniejach, mniej więcej. I mamy tutaj Adama, oczywiście Naruciaka, ale jest to zmyłkowe, bo myślisz sobie, kurde, zobaczę sobie odcinek Familiady, gówno, to jest mniej więcej. No, rakowe to nie jest, ale clickbaitowe na pewno. Venom Parodia, to jest kolejny kanał, który Abstra jak zwykle produkują. Jestem Venomem! Ja nie wiem, czy te
zęby są doczepiane, czy to jest make-up, ale chyba make-up. Clickbait, rakowatości, znaczy trochę jest to rozmyte tło i to, że mogli to zrobić w jednym fajnym kadrze, ale są jak zwykle trzy kurwa kadry, to jest rakowe. Nie jest to bardzo rakowe, ale takie wręcz, żebym nawet to po prostu pominął. Gadżety do wnoszenia nielegalnych procentów. A co my tu mamy? Jak wnieść swoje procenty? Zaraz! Czy Adam Poszukiwacz tutaj zaprzągł kogoś do pracy i obok niego jest jakaś prawdziwa dziewoja, która wyciąga rękę z kieliszkiem? Czyżby możliwe, że nastąpiła ewolucja w jego miniaturkach? O tak, ewolucja, proszę bardzo. Wygląda jakoś ciekawiej niż ostatnie miniaturki Adama. 10 najbardziej kreatywnych kalendarzy na nowy rok. Nie, no nie chce mi się nawet tego oglądać, kurwa. To ty 2018, moje oficjalne głosowanie, lachu. Otwieram, kurwa, skrzynkę. Jest to takie clickbaitowe bardzo i takie graficznie niby rozbudowane, ładnie podświetlone tutaj, ale generalnie no nic specjalnego. Znaczy w sensie mnie to nie jara jakoś. I też nie ma jakiegoś strasznego raka, więc lecimy dalej. Komentarz tygodnia, wyborczy prąd, Gadowski TV. Każda jego miniaturka wygląda tak. Ale teraz dodał rękę jeszcze do tego, kurwa. Ale to wygląda jak ręka dziecka. Ręka dziecka z obrączką. Ale co ja tutaj widzę na czasie Miszon? Jak to jest możliwe? Oglądamy cringe foty z dzieciństwa. Ło, kotek robi ło. Warga robi co? Nie wafelki i robi... I Ola je kurwa chipsy habanero. Fuj, smakuje jak nasienie wargi. Z tyłu młody Warga i młoda Ola. Wszystko podświetlone, płomienie z tyłu, strzałka jedna, druga. No Lolo tutaj się postarał o rakowatość, ale też o to chodziło. Chcieliśmy jak najbardziej rakowo tutaj dopierdolić, ale powiem wam, że te kurwa wafelki z durianem to tak śmierdziały, że jak je zostawiłem w montażowni, to kurwa takie kłęby tego smrodu się tam unosiły. No i kurwa to szanuję, to jest super rakowa miniaturka, bardzo, bardzo, bardzo rakowa miniaturka, tak jest w końcu. Piękni i młodzi, nie mów, że oficjalny teledysk, nowość 2019. Miniaturka całkiem ładna, gdyby nie kurwa napisy. Gdyby wypierdolić te napisy i gdyby laska nie miała otwartych ust, to nawet ładna miniaturka, powiem wam. 2018! Koniec Fit Lovers! No i to jest kurwa po prostu jak najbardziej clickbait. To nie jest rak, to jest pierdolony clickbait, kurwa. Koniec! Koniec! No jest to clickbait. Clickbait w kurwę. Nie mogę, mam spanko kusy z Bronxu parodia. Błagam, nie róbcie tego, błagam, nie róbcie tego, błagam, nie róbcie... Dem, ja cię błagam, kurwa, pozwij ich wszystkich. Którzy robią parodię kucy z Bronxu, kurwa. Oprócz oczywiście Gurgiego. Jestem kucem z Bronxu. Kurwa, ło! Czy Dem pewnie... Pewnie już, kurwa, pisze na was pozew. Adbuster, termowizję numer 3, plastry rozgrzewające, chłodzące. No i mamy Adbustera i mamy rakową miniaturkę, bardzo rakową miniaturkę, szare tło. Jeden plaster tutaj i czapeczka i śnieżek, drugi plaster tutaj i ogień. Marek się postarał o rakowatość. Tak naprawdę nie ma do czego się aż tak bardzo tutaj przypierdolić, więc generalnie jest okej. Okay. Bądź jak Aquaman, langusta na palmie. O, langusta na palmie, kurwa, ten katolicki kanał z takimi rzeczami? Nienawidzę zimy, kropka, 308. Bo czego nienawidzisz? Niebieskiego fajerwerku, płatka śniegu, kurwa, choinki i czapki. Znaczy, no ja też nie lubię jakoś specjalnie zimy pod tym kątem. Jest to takie, kurwa, zwykłe, takie komiksowe. Mówiłem, kurwa, że komiksowe miniaturki będą, kurwa, popularne. Mówiłem, kurwa, ostrzegałem. Nic specjalnego, nic specjalnego. Jak w godzinę zorganizować Sylwestra? Waksy! No co, mamy rozmyte tło, mamy imprezę, wyciętą parę z przodu, która tak patrzy w kamerę. A to ta dziewczyna, co zawsze była zdziwiona, to tym razem się nie dziwi. A tym razem mu dam, bo jest Sylwester, a tutaj mam... Pyszną pigułkę gwałtu. Ale porucham dzisiaj, chociaż ja też mam pigułkę gwałtu. No i tak to mniej więcej wygląda. Kama Sutra, idziemy w tango, official video. No kurwa, co tu... Tu nie ma co dodawać, to jest po prostu disco polo pełnym, kurwa, chujem, cipą i dupą. I tyle. Dobra, to wszystkie miniaturki, które tutaj mamy. Najbardziej miniaturową... Najbardziej miniaturowym brakiem. Kurwa, ogłaszam Miszon! Oglądamy cringe foty z dzieciństwa. Miszon, kurwa, wygrała tutaj 100%. Lolo, kurwa, ze swoim podejściem do miniaturek wygrał tutaj w chuj. Więc jest to najbardziej rakowa miniaturka tego odcinka. Tak jest, moi drodzy. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Piszcie w komentarzach, która według was miniaturka jest najbardziej rakowa. Piszcie też pod innymi jakby rakowymi filmami, gdzie widzicie rakową miniaturkę MDMR. Ja się z wami żegnam. Pa, 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 do zobaczenia za tydzień.